Nasza bohaterka wybiera się z Piotrem do Krakowa, bo tam ma ją przedstawić jako narzeczoną, przyszłą żonę. A ponieważ mieszka ze swoją współlokatorką, to one właśnie się żegnają. I ona mówi do swojej koleżanki następująco: Viel Spaß mit ihm und pass auf dich auf. Czyli ta koleżanka mówi do tej naszej Ani: baw się dobrze z nim i uważaj na siebie. Tutaj bardzo Wam polecam właśnie ten zwrot Viel Spaß, czyli baw się dobrze. I teraz tym rzeczownikiem możemy powiedzieć Spaß haben i Spaß machen. I tutaj chciałem Was zwrócić uwagę, że Spaß haben to jest po prostu dobrze się bawić, a Spaß machen to jest wygłupiać się. Czyli możecie powiedzieć wir haben Spaß gemacht. No, wygłupialiśmy się. A dobrze się bawiliśmy. Wir haben Spaß gehabt. Czyli mieliśmy jakby fun, prawda? Mieliśmy dobry czas. No i na czerwono, jak zwykle, zaznaczyłem Wam rekcję czasownika, czyli na przykład, nie wiem, uważaj na samochody. Pass auf Autos auf. Albo, nie wiem, uważaj na niego czy na nią, pass auf sie albo auf ihn auf. To już zależy, jak chcecie sobie użyć w kontekście. Przyjechał po nią z samochodem. Jak widzicie, odbiera ją. Tak a propos odebrać kogoś z jakiegoś miejsca, to jest też bardzo fajny czasownik abholen, czyli jak na przykład chcecie powiedzieć, że przyjdę po ciebie albo przyjadę po ciebie albo odbiorę cię z jakiegoś miejsca, to stosujcie sobie ich hole dich ab. Abholen to jest odebrać kogoś. Czyli na przykład ich hole dich 20 Uhr ab. Czyli odbiorę cię o 20. Bardzo fajne i często używane. No i ten Marcin przyjeżdża po nią i Ania mówi do niego tak. Marcin, ich zweifle daran, dass es klappt. Czyli mówi do niego Marcin, wiesz co? Wątpię w to, że to się uda. Prawda? Czyli klappen to jest udać się. Często Niemcy używają to mówiąc es hat gut geklappt, czyli udało się, tak? Dobrze coś poszło. Albo es hat nicht geklappt, nie udało się. No i na czerwono to jest właśnie to, ta reakcja czasownika wątpić w coś, czyli ich zweifle daran, dass, wątpię w to, że, albo na przykład możecie sobie stosować ich zweifle an seine Ehrlichkeit, czyli wątpię w jego uczciwość na przykład, prawda? Coś takiego. Natomiast on nie ma żadnych obaw i mówi do niej takie zdanie. Meine Familie wird daran glauben, dass du meine Liebste bist. Czyli mówi do niej coś takiego, że moja rodzina uwierzy w to, że ty jesteś moją ukochaną. Czyli nie ma wątpliwości w to, że kupią tą bajeczkę, że ona jest jego dziewczyną. Tutaj znowu na czerwono napisałem glauben an, bo to jest wierzyć w coś. Możecie kogoś zapytać glaubst du an Gott, czyli wierzysz w Boga. Albo ich glaube an, na przykład wierzę w jego umiejętności. Ich glaube an seine Fähigkeiten. Na przykład, czyli wierzyć w coś, sądzić, to jest ten czasownik, właśnie możecie sobie używać. Ich glaube das, sądzę, że i coś tam dalej. No i tutaj mamy tylko szyk ramowy, jak widzicie, po das jest osoba, no i czasownik na końcu zdania. I teraz mówi do niej następne zdanie. Mach dir keine Sorgen. Sie werden dich sofort lieben. Czyli nie przejmuj się, nie martw się. To jest to właśnie mach dir keine Sorgen. Bo oni cię od razu pokochają. Tutaj użyłem tego czasu przyszłego. Sie werden i na końcu lieben. Czyli, że coś się wydarzy w przyszłości. Ale ten zwrot godny zaufania. Nie przejmuj się, mach dir keine Sorgen. No i teraz podczas tej podróży on coraz bardziej dostrzega, że to jest bardzo fajna dziewczyna
I ona to oczywiście też dostrzegła i pyta się go tak. Warum guckst du so auf mich? Dlaczego ty tak na mnie patrzysz? Niemcy bardzo lubią ten czasownik gucken. Jak słyszycie, ja nie wypowiadam go jako gucken, tylko jako gucken, bo on w takiej mowie potocznej jest słyszalny jako k. Czyli często na przykład Niemcy mówią ej, guck mal, czyli popatrz, popatrz. Jak nam coś pokazują, nagle coś jest do zobaczenia i mówią guck mal. No i on odpowiada jej na to pytanie, weil du mir wirklich gefällst, bo ty mi się naprawdę podobasz. Podobać się to jest też fajny czasownik i możecie sobie mówić, że na przykład, nie wiem, er gefällt mir, on mi się podoba i w czasie przeszłym er hat mir gefallen, on mi się podobał. No i teraz mówi tak, du siehst aus wie meine Traumfrau, czyli ty wyglądasz jak moja wymarzona kobieta. Aussehen to jest wyglądać. Ten czasownik chyba się już wcześniej pojawił, także widzowie go chyba znają. Możecie powiedzieć komuś komplement, du siehst heute toll aus, świetnie dzisiaj wyglądasz. No i Traumfrau to jest wymarzona kobieta. No jeżeli panie chciałyby coś powiedzieć o wymarzonym mężczyźnie, to oczywiście mówią Traummann, czyli wymarzony facet. Albo Traumferien, na przykład wymarzone wakacje gdzieś. No i tutaj pokazuje ten pierścionek zaręczynowy, który wydębił od swojej byłej dziewczyny. No i mówi do niej tak. Das ist der Verlobungsring. Wir müssen Verliebte spielen. Czyli to jest pierścionek zaręczynowy. Ten wyraz, jak widzicie, składa się z dwóch. Verlobung, czyli właśnie rzeczownik oznaczający zaręczyny. I ring, czyli pierścionek. A ta S-ka w środku, ta literka S, klei te dwa wyrazy. No i grać zakochanych to są Verliebte spielen. Jak widzicie, spielen można sobie również w takim kontekście użyć. Chociaż najczęściej dotyczy to sportu albo, nie wiem, grania na jakimś instrumencie. No i teraz muszą ustalić jakąś wspólną wersję, żeby przed ciotką i przed rodziną grać no, ludzi, którzy są już w relacji sporo, skoro chcą się pobrać. No i ustalają tą wersję, tutaj dochodzi do takich pytań, mianowicie Wo haben wir uns kennengelernt? Czyli no to gdzie się poznaliśmy, tak? Trzeba ustalić, gdzie oni się poznali. Druga kwestia. Was sind deine Eltern von Beruf? Czyli kim są twoi rodzice z zawodu? Jak widzicie, tu jedyne, co chciałbym skomentować, to to, że nie jest tutaj użyty ten wyraz kim, czyli wer, kto, tylko was. Niemcy pytają, co ty jesteś z zawodu. Także pamiętajcie o tym. No i tutaj uzgadniają następującą wersję. Ok, mein Vater ist Ingenieur, meine Mutter war ein bekanntes Modell. Czyli ok, no to ustalmy tak, że mój ojciec jest inżynierem, a moja matka była znaną modelką. No tu cały czas jest ta kwestia połączenia przymiotnika z rzeczownikiem, ale to już wam wspominałem w którymś odcinku, że ein bekanntes Model, końcówka es, bo jest das Model. Jakby była, nie wiem, znana kobieta, to było eine bekannte, dwa razy e, Frau. No i jakby był na przykład, nie wiem, znany facet, to ein bekannter Mann. I inżynier, czy każdy zawód, używamy bez rodzajnika. No i tak uzgadniają tę wersję, uzgadniają. No i w pewnym momencie ta Ania pyta tak, ale warum müssen wir lügen? Dlaczego my musimy kłamać? Können wir nicht die Wahrheit sagen? Czy my nie możemy powiedzieć prawdy? Jak widzicie tutaj to, co wam od zawsze powtarzam, że warto znać te czasowniki modalne, bo tutaj mamy dwa. Widzicie? Warum müssen wir lügen?
Pomysłem, drugi czasownik na końcu mamy i w następnym zdaniu znowu. Können wir i na końcu sagen, czy nie możemy powiedzieć prawdy. Także fajnie jest opanować sobie te czasowniki modalne i pamiętać o tym, że drugi stoi czasownik na końcu zdania. No to lügen, no to sobie możecie dowolnie to tam używać, prawda? Możecie powiedzieć warum lügst du, dlaczego kłamiesz, albo w czasie przeszłym er hat gelogen, czyli on kłamał. No i ostatnie zdanie w dzisiejszym odcinku jest odpowiedź na to pytanie. Meine Tante würde es nicht verstehen. Czyli moja ciotka by tego nie zrozumiała. Prawda? Gdyby mu powiedzieli prawdę. Ona by tego nie zrozumiała. No i tam poprzednio właśnie wam mówiłem o tym trybie przypuszczającym. Odmieniamy sobie würde, czyli ich würde, du würdest, es ist würde. No liczba mnoga wir würden, ihr würdet, sie würden. I na końcu stawiamy bezokolicznik, czyli czasownik nieodmieniony. I tak sobie twórzcie różne zdania w trybie przypuszczającym, prawda? Czyli na przykład, nie wiem, zaprosiłabym Marka. Ich würde Marek einladen. Możecie sobie rozszerzyć to. Na twoim miejscu bym zaprosiła Marka. An deiner Stelle würde ich Marek einladen. I tak dalej. Także tutaj już dowolnie. No i drugie, ostatnie zdanko. Wir machen das für sie. Czyli robimy to dla niej. Przekonuję.